Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach, ponieważ lubimy być z wami w kontakcie. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo istotny i ciekawy temat. Tym razem związany z tym, czy PC i Game Pass i laptopy, czy to w ogóle jakoś może działać, ma jakiś sens, czy w ogóle jest to zasadne, czy też nie jest to zasadne. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Game Passa i oczywiście komputerów, pecetów, laptopów, ponieważ jest to też usługa tam dostępna, więc chyba warto sobie ten temat rozważyć. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Czy warto kupować Game Pass na PC i laptopie? Wiele u nas na kanale mówi się o usłudze Game Pass, jednak zazwyczaj odnosimy się tutaj do konsol, a rzadko przyglądając się tematowi z drugiej strony, czyli od strony gracza na PC. Już mamy dosyć, powtarzając, że obecne czasy są bardzo złe dla graczy grających na komputerach PC, jednak takowych nie brakuje, a wydaje nam się, że wręcz przybywa, gdyż dochodzą kolejne pokolenia żądne cyfrowej rozrywki. No właśnie, i co zrobić, jeśli chcielibyście pograć, a w kolejce do najszybszego sprzętu zaczynają ustawiać się dzieci, którym nie wystarczają słabe laptopy do nauki zdalnej? Oczywiście rozwiązaniem jest konsola Xbox Series S. Nie no, w sumie to żartujemy, Microsoft nam po prostu tak dużo płaci, że samo nam się włącza takie promowanie ich sprzętu. Jakby nawet jesteśmy w takim tutaj kontrakcie, że za każde wypowiedziane słowo Xbox, odpowiednio nam płacą Xbox. Rozwiązaniem może być wykupienie właśnie usługi Game Pass, w której nie dosyć, że dostajemy dostęp do olbrzymiej biblioteki gier, w której bardzo wiele tytułów zadziała na słabszych sprzętach, ale do tego mamy oczywiście możliwość załączenia praktycznie wszystkich tych gier w chmurze. Więc pozostaje nam dobranie takiego laptopa, który pociągnie LoL'a czy Fortnite'a, ale na szczęście nie jest to jakieś największe wyzwanie. Resztę bardziej wymagających gier, które znajdą się w usłudze, będzie można po prostu właśnie grać w chmurze. Naszym zadaniem będzie jeszcze jednak uzbroić się w szybki internet, aby granie nie było katorgą, a faktycznie przyjemnością. Ale wracając do samej usługi, zapewne wiecie, że biblioteka gier dla komputerów PC, a konsol po prostu się różni? No właśnie. Na PC mamy również dostęp do innych produkcji niż na konsolach, w tym również świetnych RTS-ów, takich jak choćby Age of Empires 4, którą to nie za dobrze by się ogrywało na padzie, chociaż pewnie znaleźliby się tacy, którzy orżnęliby mnie nawet przy pomocy pada. No ale to już jakby takie niuanse są. Chociaż my nie rozumiemy, dlaczego tak bardzo nie chcą graczom konsolowym udostępniać opcji grania na myszy w większą ilość tytułów. W końcu na konsolach gry typu RTS to prawdziwa rzadkość, a po podłączeniu klawiatury i myszy śmiało można by na tych maszynkach ogrywać właśnie tego typu tytuły. Tego typu. No ale już się wyżaliliśmy, tak więc wskazujemy przewagę peceta nad konsolami, gdyż dla fanów strategii konsole raczej się nie nadają. Za to doskonale nadaje się do tego chmura, gdyż gry tego typu zazwyczaj nie wymagają super niskiego input laga, chyba że jesteście zawodowymi graczami na przykład w StarCrafta, to wtedy... Chociaż nawet też nie wiem. Jeżeli ktoś z was tutaj ogrywa, tak, ale tak naprawdę ogrywa StarCrafta czy tego typu szybkie RTS-y, to faktycznie czy tam ma znaczenie input lag, czy nie ma. Bo jakby dużo tam się chyba na skrótach klawiszowych robi. Ale to już jakby dajcie wyznać. No ale dobra, więc wracamy do tematu. Jeśli macie peceta i chcecie zostać wręcz zalani masą lepszych i gorszych gier, to śmiało polujcie na okazje związane właśnie z usługą Game Pass, gdyż obecnie uzyskacie dostęp do ponad 400 gier. Lepszych i gorszych, a nawet takich AAA-owych, więc jest tego tam sporo do przerobienia. Tak jak w jakimś większym lumpeksie na przykład. Czasem też się fajne rzeczy tam znajdą. Więc sytuacja jest tragiczna. Ale może ta sytuacja jednak nie jest tak beznadziejna, a kolejne pokolenia może po prostu się bardziej już przyzwyczają, że pod biurkiem nie stoi wydajny pecet, tylko że potrzeba im jedynie kontrolera, by grać praktycznie na wszystkim. No, tak to wygląda i wydaje się, że to właśnie w tym kierunku wszystko zmierza.
Chociaż lodówkę mogliby zostawić, bo wyobraźcie sobie taką mega gastrofazę i wam się wyświetla jakaś fajna propozycja gierki na ekranie tej lodówki i zamiast coś zjeść, to się tak mocno tam zaabsorbujecie, że po prostu z głodu tam padniecie przy tej lodówce. Tak więc Microsoft, pamiętajcie, jeżeli chcecie działać na lodówkach, a to jest dosyć istotny temat, jeżeli chcecie, aby Game Pass był dostępny na lodówkach, to pamiętajcie, żeby co jakiś czas wyświetlał się komunikat: pamiętaj, że przyszedłeś tu po jedzenie. Żeby przypadkiem gracze nie mdleli tutaj z osłabienia przed lodówkami. I w sumie jest to dla mnie dosyć ciekawy temat. I zarazem trudny. Ponieważ powiem wam szczerze, że jakby dążenie do tej chmurowej usługi i do tego, że wszystko właśnie działa gdzieś tam w przestrzeni i nie mamy tego na własność. Z jednej strony jakby nie mam potrzeby posiadania gier, ale z drugiej strony lubię mieć peceta, lubię mieć konsolę i ogólnie lubię sobie gracić tego typu sprzętami. I o ile powiedzmy te płyty nie są mi do szczęścia potrzebne i dawno już przerzuciłem się na dystrybucję cyfrową, to no nie powiem, żeby nie było mi trochę przykro jakby w perspektywie czasu, że na przykład mój pecet to byłaby wykupiona usługa, gdzie płaciłbym jakąś kwotę i tam bym korzystał ze swojego komputera, który gdzieś by tam był zawieszony na jakimś serwerze. No i z jednej strony dla wielu osób może być to wygoda, aczkolwiek no jestem tutaj taki trochę konserwatywny i mimo wszystko lubię sobie ten sprzęcik trzymać w domu, no ale jeżeli sytuacja będzie dalej tak wyglądać i powiedzmy za dobrego kompa będę musiał wyłożyć z 20 tysięcy czy tam powiedzmy 15 tysięcy, no może się okazać, że jednak będzie to argument taki, który mimo wszystko skłoni mnie do tego, żeby na tego peceta nawet nie skusić, tylko żeby porzucić tego peceta i przejść na tą chmurę, ponieważ będzie to dla mnie tańsze, a wiadomo, że pecet nie jest wiecznie najszybszy i nie jest wiecznie high-endowy, tylko z czasem traci swoją wydajność. Znaczy traci, no staje się coraz mniej wydajny, jeśli chodzi o nowe aplikacje i tutaj zawsze przecież przychodzi temat tego, że w końcu albo ten sprzęt musimy wymienić, albo by wypadało ten sprzęt upgrade'ować, no i kolejne kwoty, które musimy dołożyć i może się okazać, że znowu ten sprzęt, który kupiliśmy kosztował kilkanaście tysięcy, sprzedamy go znacznie taniej i przyjdzie nam zapłacić później po prostu więcej za nowe podzespoły, więc może się faktycznie okazać, że ten rynek nas zmusi wręcz do tego, że będziemy takie rzeczy jak pecety w domu posiadać i być może właśnie faktycznie dojdzie do tego, że będziemy jedynie co to używać telewizora i telefonu i lodówki, bo tylko na tym będziemy w stanie korzystać z tych wszystkich usług. Producenci też mogą zrezygnować tutaj z konsol fizycznych na rzecz chmury i będziemy mieć Xbox Cloud, PlayStation Cloud, PC Cloud. Po prostu dostaniemy dostęp jak do Netflixa. No nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne. No zawsze tutaj chodzi o finanse i generalnie jeżeli będzie to w ogólnym rozrachunku tańsze, no to wiadomo, że będzie lepsze, ale jeżeli faktycznie będziemy tutaj, no znaczy nawet nie wiem, czy to tak będzie, no bo prawda jest taka, że mając tego peceta, no możemy z niego zrezygnować, sprzedać i zawsze tą kasę odzyskamy, a płacąc za usługę, no nigdy tam z tej kasy niczego nie odzyskamy, bo tak naprawdę powiedzmy zrezygnujemy z połowy miesiąca, to nam tam nie wiem 15 zł zwrócą w ramach rozliczenia, o ile w ogóle zwrócą, więc no tutaj jesteśmy jakby skazani na ten wynajem, czyli tak jak wynajmujemy mieszkanie czy samochód. No, zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli będzie to popularne, jeżeli dużo osób będzie korzystać, będzie to tańsze, a jeżeli będzie to tańsze, albo będzie większa konkurencja, wiadomo, no to będzie w czym wybierać i faktycznie możemy tutaj dojść do takiego momentu, że ktoś nam powie, że to wszystko na przykład, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy, więc jeżeli macie ochotę na więcej materiałów, to na kanale są filmy poświęcone konsolom aktualnej generacji, poprzednim generacjom, czy też nawet sprzętom retro, a jeżeli macie ochotę na tematykę pecetową, to również są materiały, które tą tematykę poruszają, więc jest to na kanale robić, serdecznie was zapraszamy i oczywiście jak macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, macie link pod filmem. Panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. A my co? Widzimy się jutro w shortach, no i widzimy się w niedzielę przy okazji regularnego materiału. Tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.